Witajcie, z tej strony Monika, a to jest moja niezobowiązująca wrzutka, czyli krótszy odcinek w pojedynkę, po którym nie należy się zbyt wiele spodziewać. Czy słyszeliście o czymś takim jak lobotomia? Na pewno tak. A jak słyszycie słowo lobotomia, to z czym wam się to kojarzy? Jest duże prawdopodobieństwo, że z filmem lot nad czym gniazdem. I z zabiegiem, który robi z nieposłusznych ludzi warzywa. Ile jest w tym prawdy? Okazuje się, że całkiem sporo. Co to w ogóle jest ta lobotomia? Na, na czym to polega? Polega na przecięciu y, połączeń y, kory przedczołowej, czyli tego, co się znajduje tutaj w naszym mózgu z przodu, generalnie z resztą mózgu. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ja prawdopodobnie zrobię dłuższy odcinek w, razem ze Stefanem i pewnie skupimy się wtedy na, no, na pewnej tutaj pani, która miała lobotomię i dosyć jest takim znanym, znanym przypadkiem. Więc dzisiaj tylko powiedzmy sobie, że to jest tak jakby przecięcie tej części mózgu z resztą mózgu, ale co jest w tej przedniej części mózgu? Tutaj ta kora. Przedczołowa, która znajduje się w płacie czołowym, odpowiada za, za takie wyższe funkcje mózgu, za związane z intelektem, związane z, z kontrolą impulsów, z motywacją, więc tutaj ta kontrola impulsów jest dosyć, dosyć ważna. Pamiętacie, może jeśli śledzicie też nasze inne odcinki, to często mówimy o tym ze Stefanem, że Psychopaci i też wielu seryjnych morderców, oni mają coś nie tak z tą częścią mózgu, z tą korą przedczołową, że coś tam u nich, coś tam u nich nie funkcjonuje. I był taki pan Egad Monic, który wymyślił sobie, znaczy, który wymyślił, który wyszedł z taką hipotezą, że skoro u chorych psychicznie w tej korze przedczołowej jest coś nie tak, to jakby ją tak wyciąć albo przynajmniej jej kawałki, to prawdopodobnie im się poprawi. To była, to była jego taka hipoteza, no i zaczął, zaczął tam kombinować. I wymyślił, wymyślił lobotomię, właśnie. I w 49 roku za ten pomysł, za w ogóle wynalezienie lobotomii, dostał Nobla. I jest to chyba najbardziej kontrowersyjny Nobel chociaż może tam jest pewnie kilka jeszcze, ale jest to bardzo kontrowersyjny Nobel i wielu ludzi domaga się zabrania mu tego Nobla, przecież on już dawno nie żyje, ale szkodzi. Chcą mu odebrać tego Nobla, ale ten Nobel nie został mu do tej pory odebrany. No i dlaczego, dlaczego jest to tak kontrowersyjne, to sami możecie zdecydować po, po, obejrzeniu, po obejrzeniu tego odcinka. No i teraz, co ciekawe, pierwsza lobotomia, Miała miejsce w 1935 roku i polegała na zniszczeniu płata czołowego za pomocą spirytusu. Jak myślicie, zagadka? Kto mógł się tutaj zainspirować takim, taką procedurą medyczną? Napiszcie w komentarzu, jest to chyba dosyć oczywiste, kto tutaj wyczerpał czerpał inspirację od, od pana Monisa i Lobotomia w ogóle ma kilka, y, kilka różnych nazw. Jest to lobotomia, lobotomia czołowa, leukotomia przedczołowa, bo w ogóle na samym początku y, lo, słowo lobotomia zostało wynalezione później, zaraz też powiem przez kogo. A na początku to, było, to była leukotomia i Monic wynalazł leukotomię, która generalnie polegała na tym samym, y, tylko y, ona polegała na przecięciu włókien istoty białej w mózgu. I to była leukotomia. Ta pierwsza leukotomia to było czy leukotomia, czy lobotomia? To jest to samo. 35 rok spirytus. A teraz ta kolejna to był 36 rok. I te włókna białe były przycinane czymś takim. Wyszedł nawet znaczek. Ja tutaj wrzucę to zdjęcie, jeśli znajdę. Wyszedł znaczek z okazji właśnie przyznania Monicowi Nagrody Nobla. Tylko tam na tym znaczku nie wiem, dlaczego jest data, że 33 rok, że pierwsza leukotomia. Nie wiem do końca dlaczego, wszystkie inne źródła podają, że to jest 35 rok, no ale może oni wiedzą lepiej. I leukotom to była taka, taka jakby różdżka z taką pętelką na końcu i ją się wkładało do mózgu i tam się przecinało te połączenia, natomiast na początku to wyglądało inaczej niż to, z czym my kojarzymy lobotomię pewnie w takiej kulturze masowej zresztą też jest kojarzona jako, zaraz się okaże co na początku to, polega, to, to była taka prawdziwa, prawdziwa operacja neurochirurgiczna w szpitalu pod znieczuleniem, golono głowę taką piłką nacinano tutaj dwie dziury, no i wtedy przez te dziury wkładano ten leukotom i tam e, robiono, robiono po prostu chaos bo inaczej nie da się tego, nie da się tego nazwać i no, co tym leczono? leczono tym generalnie Choroby psychiczne, głównie schizofrenie, depresje, OCD, PTSD i niepokorne dzieci i niepokorne żony. Stąd właśnie tytuł, tytuł tego odcinka: Lobotomia dla opornych, ponieważ yy, jeszcze w tym momencie umonica nie, ale zaraz się okaże, że dla każdego. lobotomia dla każdego. No i właśnie teraz na scenę wchodzi. Ubrany cały na biało, jak to lekarz, pan Walter, Walter, Walter Freeman. I pan Walter był psychiatrą i neurologiem. Podkreślmy to bardzo wyraźnie: nie był neurochirurgiem. I on jest takim, no taką czarną owcą medycyny, można powiedzieć. Natomiast nie jest wykluczone, że on na początku chciał dobrze. Że na samym początku chciał dobrze, bo mm, to były lata, to są lata 50., wtedy nie było jeszcze y, lekarstw, więc y, nie było tych y, leków przeciwpsychotycznych, nie było chloropromadyny, to dopiero weszło później. Y, I no, szpitale były przepełnione, tych chorób psychicznych, no, nie, naprawdę nie dało się leczyć, więc y, chorych tam trzymali, pewnie. No, może widzieliście na filmach, jak kiedyś wyglądały szpitale psychiatryczne, jak do dzisiaj wyglądają szpitale psychiatryczne, nie wiem, w Rosji, w Rumunii. No, to jest, to jest. A zresztą nawet w Polsce niektóre też tak wyglądają, yy, więc, więc tak to było. Yy, natomiast pan Freeman pochodził z rodziny lekarzy i też prawdopodobnie po prostu no, chciał dorównać swoim, swoim rodzinnym ziomkom i też chciał czymś zabłysnąć. No i. Yy, Zainspirował się eksperymentami Monica, ale on się zainspirował eksperymentami Monica na, uwaga, na małpach. Zobaczył Monic, że wziął takie, takie agresywne małpy, zrobił im tam dziury w mózgach, wyciął im kawałek mózgu, i potem się okazało, że te małpy już nie są agresywne. Czary Mary. Więc, więc to po pierwsze, no i Freeman powiedział: No, fajna sprawa, też to będę robił, też to będę robił, no ale nie jestem tym neurochirurgiem, więc co tutaj zrobić. No więc znalazł sobie do spółki. Neurochirurga Jamesa Watson, no i zaczęli robić te lobotomie. I podobno odnosili sukcesy, natomiast oni tam wtedy nie za bardzo wracali do tych pacjentów w ogóle, więc no nie można stwierdzić, co rozumieli przez sukcesy. Prawdopodobnie to, że im tam nie umarli na stole od razu. Więc no i niektórym podobno rzeczywiście to pomagało w takich ciężkich przypadkach, no było to możliwe. No, oni tak sobie robili, robili te lobotomie, ale to były, to były bardzo skomplikowane operacje. Trzeba je było przeprowadzać w szpitalu, trzeba je było przeprowadzać pod narkozą. Potem człowiek taki, po takiej operacji długo musiał też leżeć w szpitalu, więc no, Freemanowi nie za bardzo się to podobało. Powiedział, że trzeba, pomyślał, że trzeba po prostu znaleźć coś, coś lepszego. I podpatrzył w 1945 roku, ok, czyli to nie były w ogóle jeszcze, yy, przepraszam, powiedziałem, że to lata 50. Już nie były lata 50, to były lata 40. I w 1945 roku podpatrzył u jakiegoś włoskiego lekarza, jak on się dostaje przy, do mózgu przez oczodoły. Tak, dlatego ta lobotomia też się nazywa lobotomia przez przezoczodołowa. Też jest jej taka nazwa. Na czym to polegało? E, ok, zobacz, zaraz powiem, na czym to polegało, ale najpierw jak, jak Freeman zobaczył, że można się dostać do mózgu przez oko, no to zaczął eksperymentować. Na czym najpierw zaczął eksperymentować, jak myślicie? Zaczął najpierw eksperymentować na grejpfrutach i zaczął eksperymentować szpikulcem do lodu. Ten szpikulec do lodu właśnie się tak kojarzy z lobotomią i rzeczywiście yy, to narzędzie, które, którym yy, Freeman operował, powiedzmy, bardzo przypominało szpikulec do lodu, ale to nie był szpikulec do lodu per se. To było narzędzie, które powstało z inspiracji szpikulcem do lodu, było bardzo podobne. No więc on sobie zaczął eksperymentować na grejpfrutach, szpikulcem do lodu, potem zaczął eksperymentować na zwłokach, no a potem to już na żywych. Na żywych. I na czym polegała ta lobotomia, już taka ta najbardziej znana, ta przezoczodołowa? Freeman i też, co jest bardzo ciekawe, to taka operacja była bardzo często operacja. No właśnie, to on, to nie było... Szóst... W zasadzie to nie była operacja, to był taki zabieg, można powiedzieć. I czasem tak, pacjent w ogóle nie był znieczulony, czasem był znieczulony trochę, czasem był nieprzytomny i tą jego nieprzytomność, y y źle powiedziałam, po prostu robiono mu elektrowstrząsy i on tracił przytomność. I to było takie to było takie znieczulenie, ale czasami też człowiek był przytomny, ponieważ, yy, ponieważ lekarze no, nie wiedzieli, jak daleko tam mogą dziawnąć, żeby, żeby mu bardzo nie zniszczyć mózgu. Więc, tak jak się robi dzisiaj przy operacjach mózgu, yy, po prostu z pacjentem rozmawiano. Nie wiem, czy wiecie, ale mózg, yy, działanie w, w samym mózgu nie boli. Nie wiem, czy wiecie. Oczywiście, jak się do niego dostają, to tak, bo wiadomo, ale już sam mózg nie boli. No więc yy, ta, tak to wyglądało, że mm, przez oko, przez oczodu tutaj wkładano. Zresztą na pewno teraz widzicie zdjęcia i na pewno też widzieliście już te zdjęcia. Wkładano ten szpikulec do lodu, powiedzmy, to narzędzie do lobotomii. I tam jest taka bardzo cienka. Na dnie oczodołu jest taka bardzo cienka kość i Freeman brał taki młotek i bach, 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 przedostawał się, łamał tak, przebijał się przez tą kość do mózgu, co było dosyć łatwe, bo to jest naprawdę delikatna kość. No i wtedy zaczynał tam dziabać na prawo i lewo, bo generalnie nie wiedział, co robi. działał, niszczył, niszczył tą korę przedczołową i generalnie na tym polegała ta, ta operacja. I w 1946 roku Freeman zademonstrował. Bo wiecie, kiedyś to tak było w dawnych, w dawnych czasach, że można sobie było przyjść, jak były te takie stare audytoria w, w szpitalach, żeby studenci się uczyli. Ale tam można było sobie często przyjść. I Freeman, ponieważ był takim totalnym showmanem, a on urządzał po prostu show. Zapraszał ludzi, zapraszał dziennikarzy. I wiecie, na dole stoi on a na, tam dookoła jest taka wyżej taka, takie audytorium. No i on urządził taki, taką demonstrację właśnie pierwszą na pacjencie, to była sali gospodyni domowa yy, i jak Watts to zobaczył, czyli ten jego ziomek neurochirurg, to po prostu był przerażony i od razu go zostawił, powiedział, że, że on odchodzi i no ale jakoś tak Freeman się wkręcił i on powiedział, że on teraz będzie leczył tym, jak myślicie co? Wszystko. Oczywiście, że tak. No i lobotomia dosyć szybko zyskuje popularność, bo w 1946 roku to było tylko 100 zabiegów, w 1949 5 tysięcy, a do 51 roku 18,5 tysiąca zabiegów, na przykład, ale na do lat już 60. było to około 60 tysięcy. Natomiast w Polsce też robiono lobotomię, tylko że oni w Polsce robiono tą metodą Monica, czyli tą taką no takie rzeczywiście operacje, tak? Nikomu tam nie dziabali szpikulcem do lodu w oczach, tylko robili rzeczywiście te operacje na mózgach. Natomiast to było bardzo mało w latach 47-51, to było tylko 176 zabiegów. Więc tutaj się nie naoperowali. Jak myślicie? Co robi Freeman, jak Łoc go opuszcza? Poddaje się? Oczywiście, że nie. Freeman kupuje sobie wana i jest teraz podróżującym lekarzem, który przeprowadza lobotomię po prostu wszędzie. I, I to naprawdę brzmi strasznie, i tak to było. Bardzo dużo kobiet zostawało poddanych, było poddawanych lobotomii, i też dzieci. I kobiet, dlatego że no, były humorzaste, foszki strzelały, coś się mężom na przykład nie podobało. I jak mąż powiedział, że kobieta ma iść na lobotomię, to kobieta szła na lobotomię. Tam się nikt nikogo nie pytał. Nie pytał się tych kobiet, czy chce pani lobotomie. lobotomię? No, niektóre na pewno też chciały, ale to nie tak było. I jest taki chłopiec, Howard Dali Może widzieliście zdjęcie, bo to jest chyba takie najsławniejsze zdjęcie z lobotomii, teraz je pewnie widzicie. To jest chłopiec, którego Macocha zaprowadziła na lobotomię, yy, ponieważ dostał diagnozę schizofrenii, ale właśnie. On przez wiele, wiele on w ogóle nie wiedział, bo nie pamiętał tego yy, zabiegu, i przez wiele lat nie wiedział, co mu się stało. Dopiero jego ojciec tam chyba nałożył śmierci, czy dużo, yy, długo, długo potem mu powiedział. Że no słuchaj, no tak, my cię, wiesz, bo on był trochę niegrzeczny, rzeczywiście ma tam jakieś problemy, no a my cię tak prowadzaliśmy do różnych lekarzy i w końcu chyba dziesiąty dopiero stwierdził, że no to może być schizofrenia yy, i poddano go yy, lobotomii. On miał szczęście, bo no nie stał się warzywem, on chyba potem był kierowcą autobusu, jakoś tam sobie w życiu poradził, ale to też nie tak do końca, czuł, że coś tam jest nie tak. O nim też pewnie, pewnie zrobimy odcinek, albo jak zrobimy odcinek o innej osobie, to, to jego tam dorzucimy, bo jest z nim wywiad. Jest z nim wywiad, jak on już jest taki właśnie dorosły dosyć dobrze i opowiada właśnie o tym swoim doświadczeniu. I jest wiele też takich osób, które o tym opowiadają. Jak wyglądał ten zabieg? Jak myślicie, ile trwał zabieg w Wanie, zabieg robotomii? On trwał około 10 minut. Tak jest, trwał 10 minut, i. I Freeman, on nie używał rękawiczek, on chyba nie wierzył w zarazki, on nie wierzył w dezynfekcję, nic z tych rzeczy. I taki zabieg, no on też miał różną cenę, chyba w zależności od tego, ile ktoś mógł zapłacić. Mógł kosztować 20 dolarów, mógł kosztować 200 dolarów, ale czasami Freeman w ogóle yy, za darmo robił te zabiegi, bo chyba chciał po prostu zrobić show, to się dla niego najbardziej liczyło. Czy odnosił sukcesy? No, według samego siebie tak. Natomiast no, on nie wracał do tych, do tych pacjentów, więc no, no, nie wiadomo. Natomiast prawda jest taka, że było bardzo, bardzo dużo skutków ubocznych, były częste nawroty, były, no, ludzie zamieniali się w warzywa. W ogóle New York Times określił, określił no, lobotomię mianem operacji duszy. Natomiast bardzo często było tak, że tym ludziom po prostu te dusze się odbierało. Mówiło się, że tracili iskierkę, przestawali być sobą. I takim chyba najbardziej znanym przypadkiem jest przypadek Rosemary Kennedy, którą załatwił własny tatuś. Też nie do końca wiadomo, co jej było. Mówiło się, że ona jest trochę, trochę powolna w nauce, ona była też taka bardzo powiedzmy towarzyska. No, miała tam jakieś problemy, być może dlatego, że podczas, to, ale to też nie jest do końca wiadomo, że podczas y, porodu y, miała za mało tlenu i coś tam mieli się właśnie z mózgiem stało, to to o tym sobie powiemy, bo to właśnie myślę, że o Rosemary Kennedy zrobimy odcinek, bo to jest bardzo ciekawa historia i też można właśnie dobrze ją umieścić w tej całej historii lobotomii, bo to w ogóle dużo mówi o, no, o różnych rzeczach, dużo mówi. I Rosemary Kennedy, y, no nie miała. Szczęścia, została sparaliżowana, ona też przestała mówić, przestała chyba chodzić. Ona tam potem trochę odzyskała te swoje umiejętności, ale no, nigdy już nie była sp sprawna. Mieszkała w jakimś, jakimś szpitalu, tam podobnie, podobno dobrze się nią opiekowali. Yy, ojciec kazał dla niej wybudować taki własny dom na na terenie tego szpitala miała służbę, no ale długo się o niej nie mówiło, to był sekret. W ogóle rodzeństwo też nie wiedziało, co się z nią stało, to ojciec powiedział, że no ona jest taka, wiecie, ona sobie lubi chodzić własnymi ścieżkami i ona, ona coś tam robi, nie? A siostra siedziała po prostu sparaliżowana po lobotomii, po lobotomii w szpitalu i też tutaj są a jeszcze skutków ubocznych, no źródła nie są zgodne co do tego, ile osób umierało, bo były przypadki śmiertelne oczywiście, jedne mówią, że było to 7,5%, a jedne mówią, że 15% i tak sobie myślę, że być może te 7,5% to jest, że to jest śmierć na miejscu, a te 15% to jest, że później, tylko też jakie później, bo okazuje się, że dosyć dużo y, osób umierało po 5 latach, ta pierwsza pacjentka Sali chyba umarła po 5 latach więc y, no to chyba też nie powinno tak być, więc myślę, że ją możemy tutaj zaliczyć do tych 15%, nie wiem dokładnie, jak będę robiła Dłuższy odcinek to na pewno się dowiem. I też, i też. No właśnie, bo to nie mogło trwać wiecznie i Freeman coraz bardziej się pogrążał. Raz na przykład, bo był showmanem, chciał zapozować do zdjęcia i zostawił szpikulec w oku pacjenta i pozował do zdjęcia, i w tym czasie ten szpikulec poruszył się i wbił się głębiej w mózg i pacjent umarł że on sobie dalej chodził po wolności, to jest dziwne. A innym razem chciał pokazać, jaki jest super i wykonać lobotomię na dwie ręce, na dwóch pacjentach i po prostu wziął dwa szpikulce, bach, w dwie ofiary i zaczął im tam... Ofiary, no właśnie, ofiary pacjentów niby i tam zaczął im grzebać w tych mózgach, to nie wiem, jak się skończyło. Natomiast no, tak to wyglądało. I no i właśnie w latach 50 Zaczęły się pojawiać leki przeciwpsychotyczne. W roku 55 pojawiła się chloropromazyna. To jest taki lek, jeden z pierwszych leków na, na schizofrenię i one one mają. No, to nie są dobre leki, ale na tamte czasy, no, to był przełom. To był naprawdę przełom. Oczywiście Freeman był przeciwny tym lekom. Nie dawać leku, leków nikomu, po prostu lobotomia dla każdego. No, ale zaczęto odchodzić od tych. Od tych Zabiegów i w 67 roku Freeman przeprowadził ostatni zabieg lobotomii. To była Helen, która to był jej trzeci już zabieg, bo miała, miała nawroty i ona umarła wtedy. umarła mu na stole i to był koniec. I on do tego czasu przeprowadził sam ponad 4000 lobotomii. No i wtedy też wszedł zakaz. Zakaz lobotomii, i wtedy Freeman, nie wiem, chciał zobaczyć, zaczął odwiedzać tych swoich pacjentów, chciał się upewnić, że jest takim wspaniale, ale chyba nie było im tak do końca. Zaczął po jeździć po ich domach. Wcześniej jeszcze on dostawał jakieś kartki od nich, i jak tam zaczęto. Zaczęto trochę po nim jechać, generalnie. To jako dowód, że to jest świetny zabieg, pokazywał te pocztówki na przykład na święta od swoich pacjentów, że och, lekarzu, doktorze, wszystkiego najlepszego, zmieniłeś nasze życie. I teraz pytanie. Czy dzisiaj. Znaczy, okej, okay, powiedzmy sobie jeszcze, bo tak mówimy, że to jest takie straszne, złe, strasznie złe, i rzeczywiście, no jest to złe, tak jak to wyglądało, jest to złe, natomiast rzeczywiście. Jest też trochę osób, którym to pomogło. Tak, tutaj zwykle na przykład m, przypadki ciężkiej depresji, y, głównie chyba, pewnie też PTSD, natomiast to byli ludzie głównie z depresją. Schizofrenia też, ale to wtedy. To jest skomplikowana sprawa, bo to nie jest tak, że została wyleczona nagle schizofrenia, tylko ten człowiek po prostu, no właśnie, on się stawał warzywem. Więc nie pokazywał na zewnątrz tego, tak, w sposób uspokajał się. Więc, no, z zewnątrz rzeczywiście mogło tak wyglądać: O, uleczyliśmy pacjenta. No nie, no nie. Pytanie, czy dzisiaj nadal się stosuje lobotomy, jak myślicie? Otóż tak, otóż tak, natomiast zupełnie inaczej, inaczej niż miało to miejsce kiedyś, <grytania> zwłaszcza. Z tym szpikulcem, szpikulcem do lodu, i na przykład się stosuje lobotomię w leczeniu ciężkich przypadków depresji yy, oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. I, I od razu też powiem, że elektrowstrząsy również się stosuje, i jest to również yy, przede wszystkim w, w przypadku tych lekoopornych różnych schorzeń, głównie depresji. I na przykład u Stefana na oddziale, na którym on pracuje, stosuje się elektrowstrząsy. Więc jak będziemy robić dłuższy odcinek, to Stefan na pewno o tym opowie. Dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o lobotomia w pigułce, można powiedzieć. Jeśli chcecie dłuższy odcinek, ja i tak pewnie go zrobię, czy chcecie tego, czy nie. Bo mnie to bardzo ciekawi. Pewnie zrobimy o rozmary odcinek, ale możecie się wypowiedzieć, dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek dłuższy o lobotomii, o Rosemary Kennedy. Mm. I ja Was oczywiście zachęcam też do oglądania naszych y, dłuższych odcinków Skok w mrok, do zakupu naszej książki Jak nie wychować seryjnego mordercy mm, oraz możecie też nam postawić kawkę, link do, do Buy Coffee Tu jest w komentarzu i link do zakupu naszej książki również. A na dzisiaj to tyle, pa!